Dzień dobry i witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku Smallland. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze moi drodzy, zbroja z kamienia, tak jest, wspaniała, wspaniała rzecz, fantastyczna, ale co idzie w kwestii zbroi, to napisaliście mi, że kapitan też ma jakiś fajny sprzęt do zaoferowania. Więc dlaczego by nie? Jestem bliziutko, bo jestem na moim wspaniałym drzewie, które przejąłem. Mam pieczę nad tym drzewem, co bardzo mi się podoba. I podsunęliście mi jeszcze jeden pomysł, żeby jednak moje zabudowania dać sobie nieco z boczku. Tak jest na krawędzi, żeby zacząć budować, bo później może zabraknąć miejsca. No, na razie nie będzie tragedii, ale prawdopodobnie, że przesunę faktycznie moje domostwo. Wytworzyłem sobie również cegiełkę z... z czego? Cegiełkę z... no, z czego, Jaworski? Z kamienia. No oczywiście, że z kamienia. Nie pojawiło mi się nic nowego. Myślałem, że może jakieś elementy budowlane, czy coś takiego, ale... O, wy dzikie mrówy, wy. O, proszę bardzo. Aha, czekaj, wyście mi mówili, żebym też zaczął nieco parować... Okej. Okay. No ale wydaje mi się, że chyba... O. Dobra, czekaj, bo ja muszę zobaczyć, jak to, przepraszam bardzo, działa. Bo w pewnym momencie jakby... Aha, w ten sposób, czyli ja muszę w... Dobra, ma to sens. W odpowiednim momencie po prostu odpalić to blokowanie, ale widzę, że to zużywa dość sporo staminy, to ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. To chyba byłaby, myślę, dobra opcja w kwestii tych jakichś cięższych ataków na przykład, no ale to też by musiało panować w ogóle takie rzeczy. Dobrze, wybrałem się w nocy, to jest bardzo, bardzo dobry pomysł, Jaworski, tak? Nocne wyprawy, to jest świetny pomysł. Dobra, byłem u kamiennego gościa, fajnie, i z tego, co mi również napisaliście, że każdy jeden on ma coś u siebie, tak? Jest ten Drustan i jakieś inne ziomki tu są. O, Skadi. Czy jeszcze ktoś, przepraszam? Kurde, w ogóle ja nie popatrzyłem, jak ta mapa jest duża. Duża jest, no, zdecydowanie. O, a nie, Hildred, dobra, Hildred był na początku. Dobra, najpierw myślę tak. Pójdziemy do pana kapitana. Czy ja bym sobie ciebie, stary, kliknął? Ja bym zobaczył, co ty tam fajnego... co ty fajnego mi możesz zaoferować, mój drogi. Crude Hatchet, właśnie. Właśnie. A ścinanie, tak, już wiem, dlaczego powinienem petal, to jest płatek, tak jest, dlaczego to powinienem ścinać, drewno i tam włókna, spoko, wiadomo, wszyscy lubią, wszyscy kochają, ale zdecydowanie bardziej nasionek bym potrzebował, tak jest, bo nasiona potrzebuję, żeby wytworzyć olej z nasion, który jest potrzebny do rafinowanego drewna, dobrze mówię. Czekaj, coś mnie tu chce zjeść? Chyba nie. W razie czego, to co tu się może pojawić w nocy? No na pewno nocne biedrony. Tak jest, zauważyłem, że nocne biedrony sobie tutaj podróżują. Raczej nie powinienem tutaj spotkać... O, proszę bardzo. A nie, ty jesteś zwykłą, dziką mrówą. Dobra, mrówo, dostaniesz w czapkę. Właśnie, wiem, co jeszcze muszę przetestować. Patrzymy oczami. Bo z tego, co mi mówiliście, że jak się patrzy oczami, właśnie, pełne informacje odnośnie zwierzaków, wszystkich tych robaczków i tak dalej, pełne informacje, na co są podatne te zwierzaki i tak dalej, i jak powinno się z nimi też walczyć. Właśnie ja bym się chciał dowiedzieć, co jest lepsze na co? Na chrząszcza. Tak jest, chrząszcza, bo potrzebuję chityny, bo dzięki chitynie mogę ulepszyć ten kamienny pancerz, bo oczywiście sprawdziłem zakładkę w warsztacie, tak, upgrade, no i mogę tam sobie oczywiście ulepszyć, mogę sobie ulepszyć pancerz. To byłoby bardzo kuszące, no ale w pierwszej kolejności to musiałbym się jeszcze jakoś nauczyć, powiedzmy, walczyć z tymi chrząszczami, żebym tego tak bardzo nie męczył. No broń, o, broń na pewno. O, jest pani biedra. Jest dzika, wściekła biedra. Co ty tu masz? Co tu pisze? Szósty poziom. Health... A, spadłem. Damage. Speed.
No dobra, to raczej mi tutaj średnio mi to pomaga. Czy tu jest jakaś informacja odnośnie tej Biedrony? To sobie zabierzemy, to sobie zabierzemy. No dziękuję ci bardzo. Nie wiem, dobra, teraz zwątpiłem, bo tam nie widziałem żadnej informacji, która mogłaby mi wskazać, nie wiem, czy jest podatniejszy na przykład obrażenia cięte i tak dalej, nie? Czekajcie, bo ja miałem iść do kapitana. Czekaj, tam jest kapitan. To byłoby się trzeba tam kierować, tak? No dobra, aha, tak jest. Tylko nie mogę oczywiście zapominać po drodze jeszcze ściąć sobie kilku roślinek. Tylko czekaj, to chyba nie o to chodziło. Nie, 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 nie. Była jakaś druga rzecz, którą też ścinałem, którą już mogę ściąć w ogóle tą moją siekierką, bo jeszcze muszę znaleźć, tak, oczywiście muszę znaleźć... Kogo? No, jak on się nazywał, ten kamień? Który w Walheimie jest też na samym początku? Krzemień! Jaworski krzemień, kurde, bo normalnie skleroza mnie kiedyś zabije. Krzemień muszę ogarnąć. Nie wiem, gdzie ten krzemień mógłby być i tak dalej. Ale oczywiście też jak najbardziej by mi się przydał, bo z niego będę mógł zrobić miecz. Tak, będę mógł zrobić lepszy miecz. Czy ja dobrze idę? Oczywiście, że nie. Powinniśmy iść w tamtą stronę. Bo trochę chyba pociulałem w ogóle kierunek, tak mi się wydaje. A nie, w sumie tędy byłbym chyba w stanie przejść. Czekaj, coś mnie... Wściekła biedra. Wściekła biedra zagłady. O, no, udało się. Ty kurde, to parowanie jest całkiem spoko. To ona jest co? Ona jest zgłuszona wtedy jakoś, czy coś? O, czekaj, bo druga idzie, to nie mogę sobie pozwolić na takie wygłupy. Nie ma walczenia. Dobra. To powinienem jakoś... Czy jak to działa? No teraz blokuje, czy paruje? Nie, to jest blok. Dodżowanie. O, teraz się udało. Czy jakby pod koniec ataku. Pod koniec ataku zwierzaka można byłoby go w jakiś tam sposób właśnie sparować. No, jest to jak najbardziej do ogarnięcia. Tylko muszę jeszcze poćwiczyć. Tu jest... Nie, tutaj potrzebowalibyśmy krzemiennej siekierki. Czekaj, panie kapitan. Jezus, w ogóle... Ja to chyba źle poszedłem. Chyba nawet bardzo źle poszedłem, tak coś mi się wydaje. Ja tam wcześniej chyba miałem skręcić do niego, bo tam się szło jakoś pod górę, czy coś w tym stylu. Chyba tak. Bo ja bym mimo wszystko chciał sobie ogarnąć, co ten jegomość może mi dać, bo pisali, tak jak mówię, pisaliście mi w komentarzach, że on też ma jakiś chyba właśnie fajny pancerz, czy coś w tym stylu do ogarnięcia. No to ja myślę, dobrze byłoby rzucić okiem, nie? Co ten przemiły kapitan może mi zaoferować? To chyba było jakoś tędy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czekaj, bo tu była, dobra, tu była świecąca droga. Dobrze. Ta, to było jakoś tędy. Tutaj się szło oczywiście do tej jaskini. Do jaskini Ludwiga, ale nie na tym mi zależy. I to było chyba tu. Tak jest. No oczywiście, że tak. Tutaj buchnąłem tym po jagodzie. Właściwie pewnie chłopaki znowu tu macie jagodę. A, cwaniaczki, nie macie jagód. No nie, to nie, łaski bez. Jak nie chcecie się bawić. Abyście już zeżarli. Właśnie. No tak, bo poranek się zaczął, to pewnie śniadanie żarliście. Niech wam będzie. Dzień dobry, panie kapitanie. Ja tutaj przyszedłem w takiej sprawie pewnej. Mój drogi. Czekaj, co tu masz? Reset? Nie, to mnie nie obchodzi. Could you craft some... masz tu coś takiego. Padded. I co tu mamy? Padded armor? I mamy też tutaj light armor jakiś. Dobra. Jak to wygląda? Jak to tutaj w ogóle wygląda? Czekaj. Zobaczmy. Ty masz 4. A, i tu jest tak, tu mam plusy, jeśli chodzi o prędkość poruszania się. Tu jest bez plusów, ale taki pancerz ma... on by mnie chronił przed zimnem, tak jest. No dobrze, okej, okay, spoko. Ten ma... Czekaj, on ma 8 ta kamizelka, a ta moja kamienna? No 12, no trudno się dziwić. No dobra, czyli tu mógłbym u niego szarpnąć sobie lekkie pancerze.
i ciepły, ocieplany, o, tak jest, tego słowa mi brakowało. I właśnie tutaj jest miejsce, do którego ja chciałem popatrzeć. W ogóle, bo to jest jakiś tunel i chyba dzięki niemu, temu znaczy się tunelowi, ja będę mógł sobie, poczekajcie, zjemy coś. Właśnie, bo to miałem jakieś smażone mrówy, żebym miał regenerację zdrowia. Czy tutaj jest właśnie, bo się tak zastanawiam, czy to jest przejście gdzieś dalej, czy to jest jakaś miejscuwa tutaj. Wy sobie tu grzyba nawet smażycie, spoko. Czy ja coś fajnego tutaj znajdę? Chłopoki, kto ty jesteś? Sentinel, aha, dobra, tutaj widzę, wy tu robota wrze i tak dalej. O, jak sobie tutaj leżą, to no, co by tu tak miały leżeć i się marnować, nie? Czekajcie, czekajcie i wychodzimy. I gdzie ja w ogóle jestem? Jakaś ładna jaskinia. Jakaś ładna jaskinia. No dobra, to w ogóle. Świecący most. Ciekawie się zapowiada. No dobra, zaraz zobaczymy, gdzie ja się w ogóle dokulam. Tam widzę, że są drzwi zamknięte. Ciekawe, czy one nie będą zamknięte, że tak to ujmę na amen. Chyba tak. Tędy to raczej sobie nie przejdziemy. Szkoda. Ale dlaczego? Jak daleko to. Aha, to prowadzi tutaj. W sumie. Dobra, nie wiem. Nie wiem, co to jest za miejsce i na razie tutaj nic nie mogę ogarnąć. Tu bym sobie mógł czekaj. A, tam nie można przeskoczyć. Dobra, kolejny open world, nie? To co mówiłem, ja strasznie, strasznie bardzo to lubię, nie? Jak jest open world, ale taki troszeczkę nie do końca ten otwarty świat jest. No szkoda, no szkoda. Czasem lubię sobie gdzieś skoczyć, spaść i tak dalej. To jest ta wielka radość właśnie z otwartego świata. No ale dobra, nie będziemy narzekać. I tak świat jest duży, sporo, sporo przede mną jeszcze do zwiedzenia w tym świecie. Pewnie, że tak. Gdzie właśnie, gdzie ja się powinienem udać? Na pewno powinienem się udać gdzieś, gdzie mnie nie było. To po pierwsze. Poszukać krzemienia. Ale tak jak mówiłem, krzemień, wydawało mi się, że krzemień prawdopodobnie znajdę nad rzeką. Tak mi się przynajmniej wydawało. Niestety tam go nie znalazłem. Znaczy, znalazłem śrubki. To bardzo fajnie, to bardzo dobrze, że tam znalazłem te śrubki. One jak najbardziej mi się przydały. Dobra, panie kapitan, od ciebie już nic stary nie chcę, to sobie zabierzemy. Jeszcze drewno bym zebrał, tak jest, bo ja tego drewna sporo potrzebuję, ale ja muszę zwracać uwagę na kwiatki, bo ciągle zapominam o tych kwiatkach, które muszę ciachnąć. Czy ja mogę sobie tędy na przykład skrócić drogę nieco, bo tędy bym poszedł gdzie? Do Kalewa. Ja bym jednak wolał iść w tamtą stronę, czyli to bym musiał obejść tutaj jakoś. Czy jestem w stanie, czy tu jest zbyt wysoko i po prostu będzie trup de nad nieboszczyk? Może tu się jakoś kulturalnie. Panie, jaka dziura w ogóle. Hello. Dobra, ale ta dziura nic nie mówi. Spróbujmy tędy. O, pani Biedra, siemano. Tam coś sobie łaziło. Aha, tam są mrówczaki. Dobra, tu. O! A co ty jesteś? Worker? A worker nie atakuje? Dzień dobry. No, okej. Szacuneczek. A, ale jest pan, przepraszam bardzo, wojownik, tak? A, więc dobra, przyszły wojowniki. Dobra, mamy cię z głowy. Ale głowa nie upadła. No dobrze, nie to nie. O, proszę bardzo, jak milusio. Dobra, dostaliśmy poziom. No to oczywiście standardowo byłoby trzeba tu punkciczki wydać. Dalej jedziemy konkretnie jako wojownik. Będziemy twardsi, będziemy silniejsi, będziemy mieli więcej hapeczków. Czy tutaj można coś zwiedzić w tymże miejscu? Czy tu jest kolejna granica otwartego świata? No właśnie. Kolejna granica otwartego świata. O, tu mamy jeszcze jakieś sterty drewna. Dobra, czyli tu jest, nie wiem, albo to jest jakieś mrowicho. Tu jest w ogóle drzewo. Drzewo, na które patrzę, to jest inne duże drzewo. Czy jest sens w ogóle te drzewa ogarniać? Więcej drzew? Czy to mi w czymś pomaga i tak dalej? Znaczy, rozumiem, że na przykład jak będę działał w jakimś
w jakimś rejonie, to byłoby to dla mnie pomocne, tak, żebym miał World event is about begin, ale co jest begin? Jaki event? Przepraszam bardzo. Aha, tu jest event. To ja bym się do tego eventa tam musiał wybrać, żeby w nim brać w ogóle udział, tak? Co ja widzę, kierowniku złoty? Czy ja to mogę ciachnąć? O, pewnie, że mogę. No to superancko. Dawaj mi tutaj poziomeczkę. Strawberry. No, dzień dobry. O, i mógłbym sobie coś ugotować. Czekaj, coś na mnie warczy, tylko nie wiem gdzie. A, tutaj. Mruwa tam była. No dobra. To mruwa sobie może... Idź sobie, mruwo. Do ciebie, z tobą na razie nie mam kosy. Chociaż właściwie powinienem mieć, bo powinienem zbierać wszelakie doświadczenie, gdzie tego by się dało. Ty, ja dopiero teraz zauważyłem, że zbierając surowce też otrzymuję doświadczenie. O, gratuluję, Jaworski. Czyli droga wojownika nie jest jedyną drogą tutaj do samodoskonalenia, tak? Ale oczywiście, tak, poziomeczki sobie zabierzemy. Zapraszam serdecznie. Tam były dwie, tu tylko jedna, ale okej. Okay. Właściwie, czekaj, a pokaż mi to. Czekaj, to sobie chciałem zjeść, a... aha, 8. No dobrze, okej, rozumiem. 8... O. Dobrze. Czekaj, to jest, co to jest? Nie, stone, zwykły kamień. Kurde, już myślałem, że coś fajnego, bo tu taki jest dziki teren. Taki mrówczy bardziej. Tu chyba faktycznie jest mrowicho. A tam jest... Pani Mrówo. Aha, świetnie. To jest jakaś... O, kurde, ty, teraz dopiero zauważyłem chłopka. Ty jesteś co? Ty jesteś zwykłą mrówą bull ant, nie? O, ty, nawet mi się udało. I gdyby to mi jeszcze nie zżarło takiej ilości, wybitnej ilości staminy, to już w ogóle byłoby super. Ale dobra, daję radę. Ty, nawet mi to idzie. Czekaj, spróbujmy jeszcze raz. Nie, za wcześnie. Czekaj, może bym miecz wziął? O, spróbujmy, czekaj, w którym momencie? O, tak niemalże pod koniec, coś w tym stylu. Dobra, dawaj, co masz? Jakaś regeneracja mi tam powolutku się kula, ale ten chłopek mnie tu zainteresował. Dzień dobry, panie chłopku. O, Toy Soldier, a ja bym go mógł stworzyć, tak? O, nawet się udało. Dobra, idzie mrówa. Więcej mrów. Czekaj, tego żem zblokował, ale tego się nie udało. Dobra, ciebie się pozbędziemy. A nie, nawet się udało. Myślę, że za wcześnie. Nie sprawdziłem, czy parowanie... nie, za późno. Czy parowanie zmniejsza wytrzymałość broni, ale nie jestem w stanie tego wyłapać. Co jest mrówa? Za wcześnie, ale dobra. To bierzemy. Czekaj, no jednak bym sobie może bandażyk tutaj zarzucił, bo jest trochę ciężko. Tu mamy... Aha, jadalne grzybki. No dobrze, jadalne grzybki. Na razie grzybków nie potrzebuję. Mrowisko wygląda bardzo ciekawie. Tam coś tam jest. Co to jest? Coś dużego i coś takiego ludziowego. To ja myślę, że tam wartałoby rzucić okiem. Tu będzie można przejść, tam jest mrówa, a tu są kwiatki, to jest, panie kierowniku złoty, przecież ja tych kwiatków, ja szukał kwiatków, nie tego szukałem, kurde, albo nie tego, nie, to nie było to, zdecydowanie nie tego szukałem, ale dobra, ściąć tak czy siak można, tylko teraz, a nie, dobra, są płatki. Się tak zastanawiam, czy wypadną z tego płatki, bo przedtem wypadły mi te płatki tylko w nocy, nie? Więc myślałem, kurde, oho, to trzeba ciachać w nocy, żeby płatki ci wypadły. No ale chyba nie, to nie o to chodzi. Dobra, tu jest, to jest aparat fotograficzny. O, cię kierowniku złoty. Zaraz zobaczymy, co my tutaj możemy fajnego znaleźć. Czekaj, coś na mnie warczy. Chyba. Tak, nie? Nie wiem. A, śrubki. Dobra, śrubki można zabrać.
Przepraszam bardzo, ten aparat ma coś mi jeszcze do zaproponowania. Pa, jak się wścieknęły mrówy, dzikie w ogóle wy. Czy was jest więcej? Nie. Nie, ani jednego, ani drugiego się nie udało machnąć. Ale jesteście blisko siebie, to fajnie, będziecie podwójne obrażenia dostawać. Jeden i drugi, tak? Dziękuję za współpracę. Moje drogie mrówy. Dobra, wszystko. Ja się chciałem tu jednak przyjrzeć temu znalezisku. Nie, tutaj chyba nic więcej nie wyhaczymy. A szkoda. Czego ja nie mam? Bo teraz się zastanawiam, czy ja sobie mogę workbench tutaj postawić. O, czy ja mam dość, bo trochę surowców nazbierałem mimo wszystko. Ta, mogę. Świetnie. Znaczy, mogę jak mogę. Czekaj, tu masz kolizję. O, tu się dało gdzieś, tak? O, dziękuję ci bardzo. Ja bym sobie mimo wszystko uzbrojenie lepiej jest trzymać. Nie, repair. O, właśnie o to mi chodziło. Tu, dobra, ciebie naprawimy, ciebie naprawimy. A, ciebie właściwie też, bo czemu by nie. Dziękuję, to zbieramy. Bo ja nie wiem, ile tutaj będzie wściekłych fajtów z mrówami i tak dalej. Ale czekaj, tam jest duża mrówa, okej. Okay. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. Może uda się dokulać do Drustana. I zobaczymy, co też pan Drustan będzie miał mi do zaproponowania. Chodź mrówa, bo ja muszę poćwiczyć. Ja muszę poćwiczyć jeszcze to parowanie. Jedna mrówa czy... Nie, jedna mrówa. No, hono. O, teraz się bardzo ładnie udało. Jeszcze gdybym miał staminę, to byłoby lepiej. O, odpowiedni moment. Nie, za późno. Ciekawi mi jeszcze jedna rzecz. Kiedy trafię na jakieś pająki? Tak. Bo pamiętam, tak, z Grounded, pamiętam, pająk, największe zło, jakie tylko mogło być, no modliszka. No nie mówię o bossach, tak, ta modliszka to była straszna cholera. I tak dalej, ale pająki, no pająki to są bestyje. O, proszę bardzo, co tu mamy? Blackberry, zbieramy blackberry, nie wiem, może jakieś ciacho będę mógł z tego zrobić, czy coś innego. Zresztą na pewno to się przyda do tego, jak sobie zrobię kociołek. Tak jest, kocioł tam, będę mógł w nim ważyć jakieś mikstury czy coś w tym stylu. To na pewno będzie przydatne. Czekaj, bo jeszcze widziałem, aha, tu właśnie widziałem. Tu są panowie motylowie. Czekaj, czy polowanie na motyle to byłoby mi do czegoś potrzebne? Chyba na razie nie. O, ty. Jest pająk. Zrobimy sobie tak, regena sobie odpalimy. Chodź, pająk, 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 pająk. Halo, kierowniku. Jest pan pająk. Co ty? Ty dwa pająki? Ale nie, one miały... Co, olewka? Jumping spider. Jak? Aha, to czyli rozumiem, że to są małe ziomeczki. Fajnie. Okej. Okay. To są małe ziomy. Ten mały ziomek jest na trzecim poziomie. O, jest! Proszę bardzo, widzę. Edge damage. Czyli rozumiem, że jak będziecie ciachał mieczem, to tego nie będziesz lubiał, tak? Panie pająk. Chodź tu. Wow, kierowniku. Jeszcze mi truciznę zaaplikował, ty. Ale cholernik, ty. To ja widzę, że to jest kierownik tutaj nieźle idzie z tematem. Czekaj, to ja może bym go... Wow. Stary szacuneczek, naprawdę. Ja myślałem, że ty jesteś... Aides, idź pan w cholerę w ogóle. Daj mi spokój. Nie bawię się z tobą. Matka, ja myślałem, a trzeci poziom pająka, co on mnie tam zrobi, nie? I tak dalej. A, ale bym mnie pozamiatał. Czekaj, bo on może skakać, nie wiem, czy mi zaraz na plecy nie skoczy albo coś. Tego bym nie chciał. Czekaj, tu są pszczoły. Co byłoby dobrze ominąć? No, panie pająk, idź sobie. Jaki cholernik, ty. A trucizną, nieźle mnie zdzielił tą trucizną, muszę powiedzieć. Czekaj, jeszcze sobie machniemy jeden bandaż. Bo się może bardzo przykro dla mnie skończyć. To w sumie, o właściwie dzień dobry. Witam kochane drogie pszczółki. Proszę się ode mnie odwalić. Ojej. Trochę was dużo i nie... Aha, bo, no dobra, ja wiem dlaczego nie ogarniam uciekania. No bo przecież jestem nieco wolniejszy w tym pancerzu. Ja zapomniał całkowicie o tym. Czy byście sobie odpuściły? Tak, te se odpuściły, dobra, żyjemy, okej, okay, jest gitara, dobra, trochę miodu się udało zebrać, tam bym się jeszcze przeszedł i tu są maki,
Tak jest. O, czy ja mogę tego maka na przykład sobie szarpnąć? Tak, mogę. Zaraz go zetniemy, bo może co fajnego będzie z tego. Popi. Co tu mamy? Nektar. O, ciekawe. O, i to mnie się rozchodzi. Garlic. Kurde, panie. Czosenek. Dawaj, bo oczywiście, że to potrzebuję. Nie pamiętam do czego, ale do czegoś na. Do łóżka. Teraz mi się przypomniało, tak jest, żeby zrobić sobie lepsze łóżko. Ale mogę sobie też zrobić z tego, proszę bardzo, pudding. No jest, można zrobić pudding. I chyba jestem już. Czekaj, bo tu widzę. Tam widzę jakiś domek. Gdzie ja jestem w ogóle? Czekaj, ja to muszę sprawdzić. A już jestem u Drustana. Kurde, stary, no to fantastycznie. Już biegnę do ciebie. Mój drogi, bardzo fajna miejscóweczka. Dawaj miodek, bo będę sobie, jak się mam zamiar tak wygłupiać, to ja tych bandaży będę potrzebował mimo wszystko więcej. Witam serdecznie, kłaniam się w pas. Czy jest tu ktoś? O, jest. Dzień dobry. Drustana. A, przepraszam cię bardzo. Ty, ona ma pancerz pszczoły. O, demet, dobre. No, co jest? Co mnie. Leader Watts. Aha, a frakcje, tak jest. Kwestia o frakcjach, ale bardziej. Czekaj. Can I request some supplies? Aha, okej. Tu mógłbym. A, i tutaj walutą, proszę bardzo, walutą jest. To nie, akurat nie o to mi chodzi, ale walutą jest. W takim wypadku są włókna. Jeśli chciałbym sobie kupić bandaże, jakbym chciał kupić nektar, to potrzebowałbym płatków. Huts. Aha, to są, czekaj, to są pieniądzory. Okej. Wow, kurde, jaki tu jest pancerz, o cię proszę. W ogóle. Co on robi? Czekaj, obronę ma. Uuu, sporo ma obrony, ty, 20. Hełm 20 i 24. No ty, no ładny, kurde. Tylko, że tutaj widzę, że byłoby trzeba nieźle ogarniać. Butterfly guiding. No co ty gadasz, że mógłbym sobie latać? Wow, kurde, mógłbym sobie glajdować na nich. Ale świetnie, kurde, fajna sprawa. I jakbym miał tier drugi, to wtedy ogarnę u nich ten. To, co widziałem przedtem w tym opisie. Tak jest, że mi wolniej jedzonko by mi spadało. Fajne rzeczy, stara, naprawdę, szacuneczek, a to sobie wezmę oczywiście. Dziękuję. Ty tego, ja wiem, nie potrzebujesz, bo tam, ty tego tu masz dość. Co tu jeszcze fajnego leży? Mamy tu jeszcze coś? O! A czy to jest, przepraszam, jedzonko? Pokaż mi to. Skarmelizowana? Ła, 70! I na 720 sekund blokuje, tak, że rozumiem spadanie, zmniejszanie się tego, tak? A, no widzicie, bo tu mam na 180. Ty fajna! No to bierę taką, pewnie, że tak. Zaraz ją chrumkniemy. Będę miał przynajmniej przez dłuższą chwilę spokój. Czy coś jeszcze fajnego tutaj mogę sobie buchnąć? Tu jest jakiś miodeł? Nie, to już nie jest miodeł. Dobrze, ale tu był jakiś jeszcze ten, przepraszam, World Event. Pokaż mi World Event. Właśnie tu był. Pokaż mi go, czy go widzę. O, widzimy go. Musiałbym dyrdać w tamtą stronę. Tutaj sobie będę musiał chyba też chwileczkę dłużej posiedzieć, bo raz, że te maki bym pościnał. Dla. W jakim celu? Na skup się Jaworski. Dla nasionek, tak jest. Czekaj, bo teraz czy ja idę. No dobry kierunek. Tu jest drzewo. Rozumiem, że to drzewo mógłbym chyba sobie też. To drzewo mógłbym sobie też przytulić, tak? Mógłbym je ogarnąć, jakbym tam wylazł na górę. Co też chyba, wydaje mi się, byłoby. O, coś się zaczęło. Ty, kurde, to już w ogóle jest niezła impreza. Tylko gdzie to jest? Jak ja tam się mam dostać? Przepraszam bardzo. Gdzie mi tu pokazuje. Nie, to jest gdzieś. Kurde, nie wiem, gdzie to jest. No, patrzę na niego. Czekaj, no, spróbujmy sobie zejść na dół. Tu widzę więcej jakichś roślinek, tu są garliki. O, tam się coś dzieje. Rozumiem, że to jest ten event tam na dole. Tylko co tam się odbywa? Czerwone plamki akurat niekoniecznie jakby są mi na rękę. Gdzie to jest w ogóle? Czekaj.
Co tam się dzieje? Gdzie to jest? Aha, okej, dobra, teraz widzę. To jest jakaś bojowa ekipa w ogóle tych koniów polnych. Co ty, a to tobie wali na łeb, o co ci chodzi? Weź mnie nie zaczepiaj. Ja, kierowniku złoty, nie no, to przecież ja tam sam nie wejdę, bo mnie zjedzą od razu. Czyli to jeszcze nie, ja na World Eventy rozumiem, że za krótkie nogi mam, tak jest. Jeszcze za mało chlebka w życiu zjadłem, żeby tam się w ogóle udawać do nich. Nawet tego nie będę próbował, bo ja wiem jak to się... Ja wiem jak to się po prostu dla mnie skończy. O, proszę bardzo, i jeszcze nawet się zbliża... Zbliża się burza. W sumie ja bym mógł zwiać z powrotem do Drustany. Bo czemu by nie? Czekaj, ja muszę z nią... Właśnie, bo spieprzyłem trochę temat. Ja miałem z nią zagadać i zapytać się w ogóle czego... Co ja mogę robić, żeby ogarnąć, nie wiem, respekt u nich, nie? Żeby nabić repę. Czekaj, bo tu jest dużo miotku. Burza burzą, ale jak tu widzę jest miodek niepilnowany przez... No, ja nie chcę tego... O, ja bym to poprosił. Ja bym miodek bardzo, tak jest. Ja bym miodek bardzo chciał. Ze względu na to, że ja sobie jednak będę musiał więcej plasterków porobić. Bandaży, znaczy się tych lepsiejszych, bo ja wiem jak się moje życie tutaj skończy. Ja myślałem, że 15 to będzie tak spoko, że damy radę, no ale tak jak mówię, jak ja mam odstawiać taką manianę, to raczej będę się musiał wysilić, nie? Jeśli chodzi o kwestię produkcji bandaży. To jest w ogóle ławka, to ja teraz dopiero zauważyłem, że to jest zniszczona ławka, tak? Jakaś gałąź spadła. A co tu mamy? Duży roślin, ale jego się chyba nie da ściąć. Czekaj, czy ja tędy byłbym... Czekaj, nawet nie wiem, którędy ja tam przylazłem. Chyba z tej strony, nie? Pokaż mi to, Drustana, gdzie tutaj byłaś. Ja z tobą muszę przegadać. Musimy zamienić kilka słów, moja droga. To jest pani pszczoła. Pani pszczoła, uciekaj. Nie mamy tutaj kosy ze sobą. Chociaż kiedyś muszę w ogóle spróbować zawalczyć z... Kiedyś muszę spróbować zawalczyć z tymi... No, z pszczołami, nie? To wyłączę... A, tu jest twój domek. Dobra, już biegnę. Mam nadzieję, że u ciebie w domku jest ciepło i będzie mi miło. A. O, ty, patrz, jeszcze się tu pszczoła do mnie pofatygowała. Czy ona może tutaj wlecieć w ogóle? Nie, nie może. No i bardzo dobrze, i niech tak zostanie. Czy ja cię mogę teraz ubić przez ten glitch teksturowy? Moja droga pszczoło. A, chyba niekoniecznie. A teraz, bo cię bardziej widzę. O, teraz bym mógł. Bardzo fajnie, zobaczymy co wypada ze pszczoły. Właśnie nie pamiętam, czy pszczoła miała też trujący atak, bo one mnie tam dźgały po plecach, ale ja nie zwracałem kompletnie uwagi na to. O, właśnie tak też myślałem, że ty będziesz w stanie tutaj... Ta, masz trujący atak. Czy jestem w stanie cię zdzielić tym? Ty, jestem w stanie. Pani pszczoło. Czy jestem w stanie cię sparować? Nie. Może? Spróbuję. Ty. Daję radę. O! Proszę bardzo, mamy futerko. Mamy futerko z pszczoły. Dobra, tu się uleczymy, spoko. Aha, burza się skończyła, super. Czekaj, umrzeć, nie umrę, bandażyk odpalony, dobra. A, i one mają, widzę, że pszczoły mają lżejszą, słabszą, przepraszam, truciznę niż te małe pająki. Kurde, trzeci poziom, myślałem, o, ale fajnie pójdzie. Chyba jednak nie. Dobra, dzień dobry ci bardzo. Czy tu nie jest niebezpiecznie? Wiadomo, to są twoi przyjaciele i tak dalej. Aha, czekaj, stara. O, też miło. Dobra, czyli tamte były jakimiś lepszymi. To były motyle skrzydła, tak w ogóle. Tu jest, czekaj, no widzisz, ale ja nie muszę jakoś specjalnie kombinować, żeby stworzyć ten pancerz. Ja go mogę po prostu stworzyć, tak? No trochę mnie to będzie kosztowało z tego co widzę, musiałbym mnóstwo chrząszczy utłuc. W ogóle herpetile leather, nie wiem co to jest. Jakaś skóra z czegoś.
Trzy głowy pszczoły bym potrzebował. Bo tak się teraz zastanawiam, czym to się różni od tego pancerza, który ja tam widziałem. Aha, i niby sam bym to już mógł w workbenchu zrobić. No dobrze, niech będzie, ale powiedz mi... Moja droga, dobra, jeszcze zapytam, kim jesteś, jakbym nie wiedział. Jesteś Drustana, super. Powiedz mi coś na temat swojej frakcji. To jest jakbym coś... I want to make contribution to... Aha. Zero, unit, aha. Okej. Okej, dobra, to ja bym bardziej się chciał, ja bym bardziej chciał wiedzieć, jak ja mogę ogarnąć jakieś te właśnie punkty dla was. Ach, tu widzę przecież, jest tak. O co chodzi? Jakie ty tu masz misje, stara? Fantastic news, I'll make a record of this, okej. Czyli co, że mi wrzuciłaś mi jakąś misję, moja droga, czy... Nie, tu, w kompedium. No to wiem. Ty Kalef, co mi... Aha, to mam informację na jego temat. Elder Cave, no to też ogarniam. Spoko, ale to nie jest akurat to, o co mi chodzi. Dobra, czegoś bardzo nie ogarniam tutaj, w tej kwestii. Dobrze, dobrze, stara, no co ja ci powiem. Na razie musi zostać jak jest. Tak, tu jest dużo pszczołów. Czy ja chcę walczyć z pszczołami? No jeśli chciałbym sobie zrobić ten pancerz, to raczej bym musiał. Tylko, że po ciemku, średnia robota. Event od... A, nie, nawet się jeszcze nie skończył, ale event odpuszczamy. Bardziej interesuje mnie... Czekaj, tam jest w ogóle tak. Bardziej interesuje mnie kwestia tego, gdzie ja mogę znaleźć krzemień. Bo tak jak mówię, ja byłem niemalże pewien... tam coś jest na dole. Dobra. Chyba to była mrówka, ale nie jestem do końca pewien. A daj, no jak już tu jest ta żywica, to sobie zbierzemy. Tu mamy więcej miodu. Czekaj, tu sobie hecniemy. Dawaj mi to. Dobra, sprzętu na razie naprawiać nie muszę, bo jest ok. Chodzą... Co to tu łazi? Czy to są po prostu mrówy? Dobrze, że tu jest tyle miodu. Bardzo fajnie. Tam są jakieś, tam jest w ogóle jakaś grzybowa dolina. To mi daj. Przepraszam. Kim wy jesteście? Termity? Ach nie, przepraszam, to są w ogóle jakieś dzikie mrówy. No, cios macie niezły. Twardsze jesteście niż wasze koleżanki. O, tego się nawet udało. No to znasz bułę na pysk. Nie wiem, czy te mrówki... Czekaj. Uuu, panie kierowniku złoty. Ty jesteś jakby większą mrówą, mi się wydaje. Nie, też się nazywa... Aha, ósmy poziom. Nie wiem, który poziom miały tamte za późno. Ty, no dobra, to ja widzę, że tutaj jest w ogóle grubszy temat. Jakoś nie wiem skąd, ale się tutaj ciągle zlatujecie. Już? Jeszcze jakieś mrówki? Nie? No to bardzo fajnie. Dawaj mi to tutaj, zaraz się zabandażujemy. Mrówcze głowy. Czekaj, bo tu muszę pozbierać wszystko, co było. Miodek mamy, dobra. Mrówki, świtówki? No tak bym powiedział, jeśli miałbym je w ogóle nazwać. Ale niech będzie. Tu jestem ciekaw, co tu jest pod tym pieńkiem, ale zanim to nastąpi, oczywiście dawaj miód. Dawaj cały miód, jaki tylko mamy. Piękny świt. Chociaż czekaj. Nie. Tu? Tu będą pewnie mrówki. Nie, idziemy gdzie indziej. Bardziej zaintrygowała mnie ta grzybowa dolina tam na dole. Ooo, dzień dobry bardzo. A skąd wyście wylazły? Czy wy jesteście... Ooo, tu w ogóle... Jezus Maria, tu jest mrówek, a mrówek! O, tamtego się udało zdzielić. A, ten mnie w ogóle nie trafił, ale okej. Tamtego udało się zdzielić, dobra. No jakbym to dobrze ogarnął, to nawet bym dał radę... O, kurde ty, dwóch naraz. Znaczy, jeden po drugim. Czego, bo mój miecz tego, widzę, nie wytrzymuje tempa. Tego nie zdążyłeś ogarnąć, ale dobra. Czekaj, bo panowie, wiecie co? Fajnie wam tu idzie, tylko że ja zaraz przykleję denata.
Te mrówki widzę nie ogarniają. One są bardzo szybkie, jakby przed nimi się nie da uciec. Dobra, przestań biegać. O, dziękuję ci bardzo. Ale one nie są w stanie mnie zaatakować. O, i teraz na przykład stoją i sobie patrzą. Dobra, to było niezłe. A, tej mi się już nie udało. Dobra, dawaj. No, mrówcza olimpiada. Dawaj wszystko, co masz. No, muszę przyznać, tak, parowanie. Parowanie, bardzo fajna rzecz. Bardzo fajna rzecz, muszę o tym pamiętać. No i jest to zdecydowanie do wykorzystania na chrząszcze. Muszę to przetestować koniecznie na chrząszczach. Zwłaszcza tych dużych chrząszczach. Bo te małe to no, też są wkurzające. Tylko miecz. No jednak uzbrojenie to, myślę, byłaby konkretna rzecz, którą chciałbym ogarnąć. Czekaj, tu sobie rzucę okiem chociaż. O, jest chrząszcz. O, dzień dobry ci bardzo. Chodź, zaraz dostaniesz lepę na pysk. Ja muszę sprawdzić, gościu, jak bardzo ciebie ogarnę. Albo nie ogarnę. O, może w ten sposób. Tu sobie mykniemy. Cyk, cyk, cyk. Czy jest was tu, przepraszam, bardzo więcej? O, kilka kwiatków będzie do ścięcia. Spoko. Czekaj, tam jest pan chrząszcz. Chodź. Kierowniku złoty. Come on. Bo ja to muszę zobaczyć, czy na ciebie to też tak fajnie zadziała. No, jesteś ty, dzień dobry. I co? Aha, ty masz szybki atak, dobra, więc jak to będzie? Aha, oj, tu może być ciężko. Aha, teraz sobie podskoczyłeś, ale normalnie... Czekaj, normalnie ty podskakujesz, czy nie? Nie. No. Nie, dobra, nie ogarniam tej jego animacji ataku. Czasem podskakuje, czasem nie podskakuje. Czekaj, bo się właśnie zapomniałem o bandażu. Jeszcze raz, to się musi udać, dawaj stary. Nie. Nie wiem, czy w ogóle można spalić. Chyba można, nie? Byłoby to bez sensu, gdyby się nie dało. O nie. Nie, też nie to. Nie za bardzo. Nie wiem, czy on jest może za silnym zwierzakiem, może jego się nie da parować. Ale nie będę się poddawał. O, teraz na przykład te jego ataki są dziwnie krótkie. O, tu jest długi atak na przykład. Nie wiem, chyba starałem się sparować, tak mi się wydaje. O, o proszę, i nawet poziom. Superancko. Znaczy, bardzo się cieszę z tego powodu. Niesamowicie wręcz bym powiedział. Super, który ma to mamy poziom? 7. Chodźcie, proszę, kierowniku złoty. Dawaj, będziemy twardszym. Cyk, cyk, cyk. Bardzo ładnie. Ta. Nie wiem, albo bardzo tego nie ogarniam, tego parowania. Tak rzeczywiście jak najbardziej może być. Ale ta jego kwestia, animacja. Jego animacja ataku jest co najmniej dziwna. Nie wiem, czy ma dwie. Jedną tą z takiego jakby podskoku. Jest ta animacja, czy to po prostu jest, nie wiem, jakiś taki błąd, że on robi taki krótki, szybki atak? Czekaj, bo tu się chyba wpieprzę, tak jest, tu się bardzo wpieprzę w pszczoły, a nie wiem, czy koniecznie bym się tu chciał wbijać w takie stado pszczół. Dawaj, ile mamy? Dobra, jeszcze mam trochę bandaży. W razie jakby mnie chciały dźgać po plecach, a na pewno będą chciały. Ja wiem, że będą chciały. To są w końcu pszczoły, one tu z tego swojego miotku pilnują. No, mi się już staminka... O Jezus, jeszcze chrząszcz, panie! Panie chrząszczu, idź pan w cholerę, dziadu jeden. Bieguj się, stary. Dobra, tam są mrówce. W sumie to nie wiem, w którą stronę teraz biegnę. Ale o dziwo, pszczoły mi odpuściły. Tak? Tak, pszczoły odpuściły, chrząszcz nie odpuszcza, bo chrząszcz lubi... Nie, chyba też sobie poszedł w cholerę. No i bardzo dobrze, niech idzie w cholerę. Ja na pewno będę próbował się jeszcze wdrapać na jakieś drzewo. Może to, może któreś inne, czy coś takiego. Zobaczę, czy faktycznie każde z dużych drzew ma opcję, żeby je przejąć. Nie wiem, w czym mi to ma pomóc. Znaczy, ja wiem, że mogę przenieść sobie bazę, z tego co mi pisaliście, że mogę sobie bazę przenieść całą, nie? Jakby tak... Przynajmniej tak to rozumiem. Przynajmniej to, co mi pisaliście, ja to tak rozumiem, że to wszystko, co mam tam wybudowane, że na każdym z tych drzew tam u góry będzie identyczna właśnie miejscówka i będzie przenoszenie tego. No, to może być spoko. Jednak ja bym... Przy takiej wielkości mapy, no fajną opcją byłaby jakaś szybka podróż.
ale to się zobaczy. To zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. A póki co, moi drodzy, no to w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakiś subeczek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.